Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Tak jak zawsze dzisiaj są artyści, którzy wystąpią na dzisiejszym koncercie galowym, koncercie operetkowym. Tu siedzą przed Państwem pan Łukasz Gaj, tenor, pan Jacek Jaskuła, baryton, pan Sławomir Szanowski, dyrygent. I zaraz przyjdzie pani Dorota Wójcik, gwiazda Teatru Wielkiego w Łodzi. Nie wiem, poszła akurat na chwilę gdzieś za scenę, ale zaraz się pojawi. Przypudrować, dobrze. No to w tej sytuacji, może zaczniemy od dyrygenta. Jest taka konwencja, tak mnie proszono, żeby każdy opowiadał o sobie. W związku z czym poproszę pana, żeby pan opowiedział o sobie, o swojej karierze, o swoich osiągnięciach. Drodzy Państwo, jak mój kolega Łukasz Gaj, jestem młodym, dobrze zapowiadającym się dyrygentem. Tak, dziękuję uprzejmie. A tak na poważnie, 31 lat w zawodzie, w Krynicy 29. Bo jakoś się złożyło, że z dyrektorem Kaczyńskim poznaliśmy się wkrótce po rozpoczęciu mojej pracy zawodowej. Tak samo szybko nastąpiło pierwsze zaproszenie do Krynicy, co z wielkim rozrzewnieniem wspominam. No i jakoś tak ta nasza przyjaźń artystyczna się kształtowała przez całe lata, a jeśli idzie o mój zawód, to w 1990 roku, zatem jakiś czas temu, zostałem szefem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Zabrzu. 31 lat już minęło, nadal trwa. Od tego czasu oczywiście koncerty w różnego rodzaju miejscach z 80 orkiestrami na całym świecie. Działalność wszelaka. Trudno jest mi mówić o sobie, bo tego bardzo nie lubię. To wszystko, co Państwo chcielibyście się o mnie dowiedzieć, można gdzieś tam wyczytać. Wolałbym, jeśli już, gdy Państwo mieli jakieś wątpliwości, to zapytajcie mnie teraz. Chętnie odpowiem, bo tak redaktorze nie lubię o sobie opowiadać. Także jeśli ktoś z Państwa ma lubią jakieś pytanie, wolę się produkować rękami, stojąc do Państwa tyłem, za co przepraszam z góry. Ale inaczej się nie da podczas swojej pracy. Zatem jeśli ktoś chciałby się o mnie coś dowiedzieć, to proszę pytać. No to zadam pytanie. Proszę. Skoro mamy koncert operetkowy, jakie miejsce w pana karierze, w pana repertuarze zajmuje operetka? No, bardzo szczególny, ogromny dział mojej twórczości. Operetka, którą uwielbiam od lat. Zaszczepiona przez dyrektora Kaczyńskiego, bo to z nim zagrałem chyba z 80 wspólnych koncertów w różnych miejscach. Operetka, która jest sztuką nieśmiertelną absolutnie. Nic tutaj nowego nie powiem. Lubię operetkę, kocham, uwielbiam. Miałem przyjemność zrobienia kilku premier. Również z kolegą taką operetkę dawaliśmy. Jakoś nie dane nam było na razie przy całych spektaklach pracować z Dorotą czy z Jackiem, ale wszystko przed nami. W każdym razie operetka jest ogromny dział. Lubię, zawsze będę to robił, jak tylko będzie taka potrzeba. A opera? Tak samo. To są działy dwa pokrewne, dlatego że jestem dyrygentem filharmonicznym z założenia, prowadząc filharmonię, ale jak Państwo się domyślacie, od wielu już lat ten styl pracy filharmonii znacząco się zmienił. Kiedyś, troszkę ponad 100 lat temu, kształtował się model pracy filharmonii, czy też koncertu filharmonicznego w postaci uwertury, koncertu i symfonii. To już dawno, dawno się pozmieniało. W tej chwili trzeba bardzo mocno pracować nad urozmaiceniem naszych repertuarów, nad graniem wszystkiego. Takoż też robimy w naszej orkiestrze, gramy wszystkie rodzaje muzyki. Muzyka filharmoniczna, symfonie, to wiadomo, że jest naszym jakby podstawowym działem, ale oprócz tego muzyka operowa, muzyka operetkowa, musicale, muzyka filmowa, muzyka z gier komputerowych. To jest nasz najnowszy produkt, który powstał 2 lata temu z inspiracji mojego syna, który jest informatykiem i kocha gry komputerowe. Doszedł do wniosku, że tam jest również sporo dobrej muzyki. Jazz, Dixieland, to co wszystko jest dobre. Powiem tylko w ten sposób, gramy każdą muzykę, która jest świetna. Mamy tylko 2 działy muzyki, których niechętnie grywamy, ale to niekoniecznie muszę o tym mówić. To poprosimy teraz panią Dorotę Wójcik. Już powiedziałem, jest pani gwiazdą Teatru Wielkiego w Łodzi, no ale występowała oczywiście na wielu różnych scenach polskich i zagranicznych. To proszę trochę o swojej karierze. Od początku, jak to było, tylko od razu, no już uprzedzę, niedawno obchodziła pani 25-lecie pracy artystycznej w partii Tatiany w Eugeniuszu Oneginie. Ale zacznijmy od początku, jak to się zaczęło.
Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycona, że mogę być w tym miejscu i to jeszcze tak w szczególnych dniach, kiedy będziemy obchodzić rocznicę śmierci naszego człowieka, który tak umiłował operę i wysoką sztukę, Bogusława Kaczyńskiego. Jest to dla mnie podwójne przeżycie, ponieważ po raz pierwszy spotkałam pana Bogusława bardzo wiele lat temu na konkursie Kiepury, który odbywał się właśnie w tym miejscu, kiedy był przewodniczącym jury, kiedy w składzie tego jury byli wielcy śpiewacy, których prawdopodobnie zaprosił do zasiądnięcia wybitny tenor Di Stefano i Seta del Grande. To był dla mnie niesamowite przeżycie, chociaż myślę, że jako młoda studentka wtedy wokalistyki drugiego roku nie zdawałam sobie sprawy, kto siedział w tym jury i jak wielkie sławy. Jestem tutaj z repertuarem w tym momencie operetkowym, który też bardzo chętnie wykonuję, chociaż podstawową moją rzeczywiście taką kreacją zawodową, nie gwiazdy, tylko człowieka, który uwielbia śpiewać, który w ten sposób chyba wykreował swoje życie, rozpoczynając śpiewanie w lesie do drzew, w różnych językach śpiewając jako dziecko. I stwierdziłam, że chyba lubię śpiewać. I przez całe życie do tego, w jaki sposób dążyłam, ale to nie była piosenka operowa, pieśń nawet nie była neapolitańska. To był repertuar jazzowy, od tego też zaczęłam moją taką przygodę z muzyką, ze śpiewaniem. Więc jazz był we mnie i takie standardy filmowej muzyki, musicalowej. Dziś moja córka poszła w te ślady i śpiewa musical. Ja natomiast po tym spotkaniu z jazzem, kiedy rozpoczynałam swoje... Tak, z jazzem. Stwierdziłam, że może pójdę i będę kontynuowała swoją drogę muzyczną, ale proszę wierzyć, nie myślałam, że to będzie opera, że to będzie taki gatunek śpiewania, którego być może nie znam, nie rozumiem. I tak jak każdy człowiek rozpoczynałam krok po kroku zasady techniki wokalnej, operowej i to, że dzisiaj jestem już w 30-leciu obchodów jubileuszu, bo za chwilę będę go obchodzić na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi. To jest dla mnie wielki dar, że jestem jeszcze, że po tylu latach śpiewania, czyli 30 na scenie operowej, to też strasznie mówić o sobie, to jest w ogóle bardzo krępujące. Proszę wierzcie mi Państwo, że lepiej wolimy śpiewać niż się chwalić, albo to wszystko jest napisane o nas. Ale mówię to tylko z tego powodu, że każdy może. Że każdy może spełnić swoje marzenie i każdy może zaznaczyć swoje miejsce i dla każdego jest to miejsce w świecie muzyki. Nikomu nie musi niczego zabierać, jest dla każdego miejsce. I ja znalazłam swoje miejsce w Teatrze Wielkim w Łodzi. Rzeczywiście zaśpiewałam tutaj od partii lirycznych, koloraturowo, liryko-koloraturowych, pospinto. I teraz rzeczywiście dramatyczne, bo i Halkę w tej chwili śpiewam na scenie, którą będę śpiewała w jubileuszowym spektaklu, który będzie w październiku. Dzisiejsze spotkanie jest ogromną przyjemnością. Dziękuję bardzo. To może teraz pan Łukasz Gaj, tenor. Bardzo proszę. No też o sobie. Taka jest konwencja tych spotkań, tak mnie poproszono pan dyrektor Przonka i publiczność sobie tego życzy, żeby państwo opowiadali o sobie. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Cóż mogę powiedzieć? Chciałbym zacząć od tego, że ja urodziłem się niedaleko stąd. Urodziłem się 40 km od Krynicy i z Krynicą i z festiwalem jestem tak naprawdę emocjonalnie związany od małego chłopca. Przyjeżdżałem tutaj na festiwale, kiedy jako młody chłopiec, jako uczeń szkoły muzycznej drugiego stopnia w Tarnowie, obserwowałem to wszystko i jednym właśnie z moich marzeń, tak jak tutaj Dorotka powiedziała o tych marzeniach artystycznych, jednym z nich było właśnie to, żeby kiedyś tutaj na tym festiwalu wystąpić. Udało mi się to, udało mi się wziąć udział w festiwalu tutaj Krynicy, moim pierwszym, a ostatnim Bogusława Kaczyńskiego, który tutaj organizował. Bardzo sobie to cenię, bardzo mile to wspominam. To był mój debiut na festiwalu w Krynicy.
a kończący właśnie, wieńczący wieloletnią współpracę z tym festiwalem Bogusława Kaczyńskiego. Od tej pory regularnie udaje mi się gościć tutaj na tym festiwalu, co sobie bardzo cenię. Uważam, że postać Jana Kiepury była, jest i będzie dla mnie, dla każdego śpiewaka, szczególnie tenora, bardzo, bardzo bliska. Jest to jeden z moich idoli i możliwość uczestnictwa w festiwalu poświęconym jego pamięci jest rzeczą dla mnie nie do przecenienia. Także zawsze bardzo chętnie przyjmuję zaproszenie i bardzo się cieszę na przyjazd do Krynicy, nie tylko dlatego, że mieszkam niedaleko, że pochodzę stąd, że związany jestem z tym festiwalem emocjonalnie, tak jak powiedziałem, od wczesnych lat młodości, ale też, że mogę tutaj zawsze liczyć na to, że spotkam fantastycznych artystów, fantastycznych wykonawców. Zawsze tak było, jest i mam nadzieję będzie. Dzisiaj spotykam się tutaj z fantastycznymi moimi przyjaciółmi ze sceny, z którymi współpracujemy od lat, bardzo się na to z tego cieszę. I to jest też, muszę powiedzieć, i uważam za jeden z czynników, które powodują, że ten festiwal cieszy się tak ogromną popularnością, ale też, że my czujemy się tutaj bardzo dobrze, że występujemy w gronie artystów, którzy się lubią i mam nadzieję, że to Państwo odczujecie dzisiaj wieczorem, ale nie tylko, podczas każdego wieczoru, że tutaj się bardzo chętnie przyjeżdża i tak jak wspomniałem, dla mnie to jest niesamowite zawsze wydarzenie. Natomiast dwa słowa o mojej drodze artystycznej, trudno mówić o karierze, ale rzeczywiście jakiejś drodze artystycznej. Moja przygoda na poważnie z muzyką, z operą rozpoczęła się w 2009 roku, zaraz po studiach w Akademii Muzycznej zostałem zaangażowany do Opery Wrocławskiej przez ówczesną dyrektor tego teatru, przez panią dyrektor Ewę Michnik. Spędziłem tam w tym teatrze 6 sezonów artystycznych do 2015 roku jako solista etatowy, od 2015 jako solista gościnny. Wiele ról, wiele spektakli zaśpiewałem na tej scenie. To jest scena, z którą jestem emocjonalnie najbliżej związany. Cała moja, wszystkiego czego się nauczyłem, nauczyłem się tam. Dzięki znakomitym artystom, z którymi również współpracowałem, między innymi z moim przyjacielem obecnym, to Jackiem Jaskułą, który uczył mnie pierwszych kroków na scenie, jak wprowadzał mnie w ten świat operowy, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Ale jest dużo osób, którym zawdzięczam to, że mogłem ten zawód wykonywać, że się rozwijałem, że się uczyłem. Między innymi dyrektor Chrzanowski, z którym również 10 lat już współpracujemy razem, który za każdym razem, na każdym koncercie potrafi mnie do czegoś namówić, natchnąć, zainspirować. To jest niezmiernie ważne dla nas, żebyśmy nie wpadali w rutynę i właśnie tacy ludzie są solą tak naprawdę naszego świata artystycznego. Za to też zawsze serdecznie, jak mam okazję, to tylko dziękuję. Natomiast od 2015 roku, kiedy odszedłem z etatu z Opery Wrocławskiej, zacząłem współpracę z różnymi innymi teatrami operowymi, z Operą Nową w Bydgoszczy, z Teatrem Wielkim w Łodzi, z Operą Śląską, z Operą Krakowską, z filharmoniami, z różnymi dyrygentami, no trudno by tutaj wszystko wymieniać. Natomiast ważną również rzeczą w moim życiu artystycznym jest to, że w 2015 roku podjąłem się prowadzenia instytucji kultury Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. To jest równie ważna gałąź w moim życiu artystycznym i zawodowym. Jest to instytucja kultury prowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jedyna zachowana w świecie posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego na świecie. Także to pokrótce, czym się w tej chwili zajmuję, ale na koniec chciałbym wrócić do tego festiwalu, bo tutaj jesteśmy i to jest, chciałem jeszcze raz podkreślić, że jest to dla mnie niezwykły zaszczyt, że mogę w tym wyjątkowym przedsięwzięciu brać udział, za co serdecznie dziękuję organizatorom, panu profesorowi Tadeuszowi Przące, który zawsze serdecznie zaprasza tutaj znakomitych artystów do Krynicy i to jest, uważam, właśnie pewien wyznacznik tego poziomu, który mam nadzieję, że co roku tutaj będzie kontynuowany. Dziękuję serdecznie. To teraz pan Jacek Jaskuła, baryton, bardzo proszę o swojej drodze. No właśnie, dzień dobry Państwu. Niestety jestem barytonem, ale ponieważ tenor to nie głos, to diagnoza, a wiem, co mówię, dlatego w sumie cieszę się, że jestem barytonem. Pochodzę z Kalisza, gdzie skończyłem... Proszę Państwa, to jest czysta zawiść, czysta zawiść. Chciałem powiedzieć, właściwie mogłem kontynuować tutaj opowieść kolegi, bo jak przyszedł do teatru, to mówił do mnie panie Jacku, także
No ale przyszliśmy w końcu na ty, trudno. Pochodzę z Kalisza, skończyłem tam technikum budowy fortepianów. Grałem na wszystkich instrumentach, jakie są dostępne, od akordeonu po puzon. Następnie skończyłem Akademię Muzyczną we Wrocławiu, gdzie podczas mojej drogi wokalnej i studenckiej wiele razy mnie wspierał i pomagał właśnie pan dyrektor festiwalu, profesor Tadeusz Przonka, za co mu tutaj mogę podziękować po tylu latach. Tym razem zaprosił mnie również do prowadzenia koncertów wieczornych. Te wieczorne zapowiedzi to też ja byłem. Jestem wychowankiem, tak jak Łukasz powiedział, pani Ewy Michnik, naszej pani dyrektor, dzięki której mogliśmy się rozwijać w Operze Wrocławskiej i jako baryton właściwie jestem bardzo spełniony, bo zaśpiewałem wszystko, co było dostępne na mój głos. Od najmłodszych lat w tej chwili już przechodzę na rolę ojców, jak powiedział mój kolega, ojców, królów i dziadów. I dziadów. I tutaj chciałem się pochwalić państwu, że śpiewałem ojca Łukasza w operze Traviata Giuseppe Verdiego, Giorgia Germonta, a Łukasz był moim synem, także... Nawet podobieństwo widać. Miałem nadzieję, że wyglądam trochę młodziej na brata, ale śpiewaliśmy tak w reżyserii pani Grażyny Szapołowskiej. Śpiewaliśmy wspólnie Cyganerię, śpiewaliśmy wspólnie Cyrulika Sewlickiego, Napój Miłosny, Così fan tutte, często braci, a teraz no, jako baryton muszę śpiewać ojców. Cieszę się bardzo, że tutaj jestem. Zapraszam dzisiaj wieczorem na nasz koncert. Jeżeli macie państwo pytania. Tak jak wczoraj i zresztą poprzednio, także oddamy państwu głos na koniec. Jeśli będą jakieś pytania, to zapraszamy, tylko będziemy prosić o podejście bliżej. Podam mikrofon, żeby pytania też były słyszalne przez publiczność. Ale rozumiem, że wszystko, co państwo chcieli o sobie opowiedzieć, już państwo opowiedzieli. Tak, jesteśmy skromnymi ludźmi. No. Muzyka niech potem odpowie za nas. Reszta będzie wieczorem. Ale no, wynalazłem oczywiście parę ciekawostek, więc mam pytanie do pani. Śpiewała pani razem z Teresą Żlizgarą, czyli największą polską gwiazdą przynajmniej XX wieku opery, 16 sezonów Metropolitan Opera. W styczniu ubiegłego roku obchodziła 90-lecie, swoje 90 lat. Notabene ona się długo nie przyznawała do swojego wieku, bo w programach zachodnich, przedstawień w teatrach zachodnich, widziałem wiele razy, znamy się od lat, tam podawała rok urodzin 35. Podawano, ale pewnie na jej życzenie. Ja zawsze wiedziałem, że ona się w 30 urodziła. No i było mi miło, że jedynym jej życzeniem na tym jubileuszu było to, żebym ja wygłosił laudację i byłem. Ale wracając do Teresy Żlizgary, śpiewała pani i pani, śpiewałyście razem, co jest ogromnym zaszczytem, przed księciem Monako Rainerem. Proszę o tym opowiedzieć, bo no to już poważne rzeczy za nami, teraz ciekawostki. No to chyba warto opowiedzieć. Tak, szanowni państwo, maestrę poznałam na kursach mistrzowskich po studiach. Tak jak każdy śpiewak próbuje i każdy człowiek próbuje w swoim zawodzie rozwijać się, poznać jeszcze coś, czego może o czym o sobie nie wie. No i pojechała na pierwszy kurs mistrzowski do Radziejowic. Ten pierwszy kurs zakończył się sytuacją, że pojechałam później na 5 następnych kursów. Czyli tak naprawdę odbyłam około chyba 50 czy 60 lekcji z maestrą, ponieważ jej estetyka śpiewania, jej głos, jej... No wszystko, co mnie w mojej estetyce głosu i w pojęciu o barwie, o dźwięku, o frazie było mi najbliższe. Każdy pewnie próbuje różnych sposobów na rozwój swojego głosu, znajduje swojego pedagoga, który poprowadzi go w życiu bez szkody dla warsztatu. Zarówno muzycy, tak jak i my wokaliści szukamy takiego mistrza. Dla mnie ostatnim mistrzem w edukacji wokalnej była właśnie maestra Teresa Żlizgara. Jej dźwięk, który prowadziła i pokazywała na lekcjach, był zawsze młody i świeży.
I to jest tak niezwykłe, że nawet jak teraz o tym mówię, to myślę, jak dużo trzeba mieć w sobie pokory do śpiewania, żeby nie było to tylko wydawaniem dźwięków, ale czymś, co jest powiązane z emocją, z sercem, z wrażliwością człowieka. I to przekazała wszystkim, którzy chyba przyjeżdżali. Kto chciał z tego skorzystać, to skorzystał. To jest bardzo ciężka praca. Maestra była bardzo wymagająca, bardzo surowa, kategoryczna, z wielką kulturą, z wielkim taktem, ale pilnowała pewnej ścieżki i nie odpuszczała. Dzisiaj nie wiem, czy jestem w stanie i żałuję bardzo, że nie mogę już tych lekcji kontynuować z powodu zdrowia maestry i rozumiem i szanuję i należy to wszystko uszanować. Natomiast rzeczywiście miał miejsce koncert z okazji obchodów Dni Kultury Francuskiej właśnie w Monako, gdzie został zaproszony książę Albert do koncertu. To było w hotelu de Paris i wtedy oczywiście, tak jak to ja, nie zdawałam sobie sprawy, w jakich okolicznościach się znajdujemy, bo jak każdy śpiewak występuje się zawsze dla publiczności z wielkim szacunkiem, dla każdej publiczności, nie zwracając chyba uwagi na to, kto tam będzie zasiadał. I rzeczywiście z maestrą wystąpiłyśmy w programie operowym. Maestra śpiewała, z nami jeszcze był kolega Marek Bręk, który też jest z opery chyba w tej chwili kameralnej, Jarosław Bręk. No i rzeczywiście to było przeżycie, właściwie samo śpiewanie i z maestrą i okoliczności przyrody, bo w zasadzie obok kasyno Monte Carlo, te samochody, anturaż i miejsce jakie było, natomiast no to był świat, którego się tak często nie dotyka, a jeszcze z taką gwiazdą, gdzie w pierwszym rzędzie siedzi książę Albert z małżonką. Ale to może było jeszcze coś, co znam, co potrafimy robić na co dzień, ale kiedy książę Albert zaprosił wszystkich uczestników na kolację po tym koncercie, to już jest taka ciekawostka wesoła chyba, i zapytano mnie, czy ja mam długą kreację, ponieważ nie było możliwe, żeby przyjść na taką kolację, chociażby w takiej sukni, która jest za kolana, to musiało mieć swoją rangę. Posadzono nas przy chyba 15 okrągłych stołach o średnicy każdy chyba 8 metrów, i po lewej stronie nie wiem, sztućców chyba 10, z prawej 10, przed sobą 5 rzędów. Więc w ogóle samo przebywanie w tym wielkim świecie, proszę mi wierzyć, nie jest łatwą rzeczą. I myślę, że maestra przeniosła z tego świata wszystko to w nas wraz z dźwiękiem. Więc taki rodzaj spotkania przeżyłam, to zapada. To zapada w człowieku i jakby nakazuje, żeby przekazywać to gdzieś dalej. Czym jest śpiewanie? Że to nie jest tylko sama technika, ale przekaz właśnie dla publiczności. Dziękuję. Dziękuję. A czy pan znalazł jakiegoś mistrza wśród tenorów, podobnie jak pani Teresa, jak pani Dorota Wójcik w Teresie Żylisgara, czy Żylisgarze się pewnie odmienia jednak. Czy pan też jakiegoś takiego mistrza znalazł na swojej drodze, a może ma pan jakiegoś swojego idola wśród tenorów współczesnych albo przeszłości? Nie będę tu oryginalny. Moim mistrzem i tym, który w ogóle sprawił to, że śpiewam, jest Luciano Pavarotti. Zawsze gdzieś pierwszy. Pamiętam jak dzisiaj, jak oglądałem pierwszy koncert trzech tenorów w telewizji jeszcze jako młody chłopak. Domingo Carreras i Pavarotti bodajże z Los Angeles, to był koncert, już nie pamiętam czy 94 czy 96, natomiast wywarł na mnie ogromne wrażenie i rzeczywiście później całe studia, szkoła muzyczna, nagrania. Oczywiście tych tenorów jest bardzo dużo, mówię o Luciano Pavarotti jako tym, który nie tylko dla mnie, dla tenorów, to jest popularne bardzo, ale no coś w tym jest widocznie, że tak dużo nas śpiewa dzięki właśnie temu wyjątkowemu śpiewakowi i talentowi. Oczywiście wymieniać tutaj można dziesiątki tenorów, którzy mieli wpływ na mój rozwój, na moje postrzeganie w ogóle śpiewania, estetyki tenorowej, bo chociażby nasi polscy wybitni tenorzy, czy Jan Reszke, czy Paprocki, czy Wiesław Ochman, czy no mówię, no to trudno tu tych wszystkich wymienić, znakomitych, czy no, nasz Jan Kiepura, tych tenorów, którzy są bliscy mojemu sercu.
Oczywiście no, współcześnie Piotr Beczała, nie można też o nim nie mówić, to jest nasz idol współczesny. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że możemy żyć w takich czasach, kiedy mamy w tej chwili no, najlepszego tenora na świecie, który jest Polakiem, który święci triumfy we wszystkich teatrach operowych. I to jest ogromny, ogromny zaszczyt, że możemy żyć w czasach, kiedy właśnie tak się dzieje. Dyrektor, chce mogę w tym temacie coś dodać? Że też Pavarotti dyrektora zainspirował? Nie, drodzy Państwo, miałem ogromną przyjemność poprowadzić pierwszy w życiu koncert Piotra Beczały z orkiestrą pod moją ręką. No to już wiem, wiadomo jakoś tak się skąd złożyło. Takie właśnie muzykalność i to wszystko. Tak. A gdzie to było i kiedy? Piotr był jeszcze studentem w naszej Akademii Muzycznej w Katowicach. Razem z moją orkiestrą robiliśmy estradowe wykonanie czarodziejskiego fletu Mozarta, gdzie Piotr wtedy, jako tak powtarzam, student, wykonywał jedną z bocznych, jak się to mówi, partii, ale już wtedy dał się poznać jako znakomity śpiewak, a potem co się stało, Państwo już doskonale wiecie. W każdym razie do dziś wspominamy z Piotrem razem tę sympatyczną sytuację, że spotkaliśmy się po raz pierwszy, on z orkiestrą, a ja z tym wielkim śpiewakiem, wtedy jeszcze studentem podczas tego czarodziejskiego fletu, przepraszam. Nie, dyrektorze. W każdym razie, jeszcze wracając do tego pytania, mówię, trudno tutaj wskazać jednego. Jeżeli miałbym wybrać rzeczywiście jednego, ten, który mnie inspirował i cały czas inspiruje i towarzyszy mi cały czas na drodze mojej artystycznego rozwoju, to rzeczywiście głos tego wybitnego tenora w moim przekonaniu wszechczasów, chociaż można polemizować, dla każdego tenora inny tenor jest ważny, ale no dla mnie osobiście to właśnie to nazwisko. Czy ja mogę jeszcze coś dodać też w tym temacie? Bardzo proszę. A propos właśnie mistrza Pavarottiego, uwielbiam i chcę powiedzieć jako sopran i będę też tutaj taka solidarna, że jego mistrzynią z kolei była Jean Sutherland i dzięki niej, właśnie dzięki sopranowi rozwinął najbardziej swoją technikę. Byłam niedawno promotorem pracy o Pavarottim. Doczytałam właśnie wszystkie informacje, że jego kariera rozpoczęła się jakby ta największa dopiero przy spotkaniu Jean Sutherland, kiedy jej mąż dyrygent wraz z nią poszukiwali tenora, który będzie mógł jej dorównać. Richard Boning. Tak, nie tylko jakby... Szukaj też aparycyjnie tenora, który będzie wysoki, duży gabaryt. No taka kobiety to są subtelne kobiety. I natomiast właśnie fizycznie wzrost i tak dalej. Natomiast wokalnie i mistrz Pavarotti opowiadał, że bardzo wiele doświadczył techniki wokalnej właśnie dzięki Jean Sutherland. Dotykał, sprawdzał jej oddech, bo to wszystko, co do tej pory tworzył, było takie... I właściwie bardzo długo dochodził do tej kariery. Nikt go tak od początku nie odnalazł, że to jest najlepsze, najbardziej wybitne. I dopiero przy spotkaniu z Jean Sutherland, gdzie oni odbywali mega dużo tournée po świecie, odkryli Pavarottiego, który do dzisiaj niech nas zachwyca. A pan, panie Jacku, no pytanie jest podwójne, bo z jednej strony... Przepraszam. Czy spotkał pan na swojej drodze taką mistrzynię, która by panu dawała, czy mistrza, która by pana tak prowadziła, jak pani Teresa Żlizgara, Dorotę Wójcik? To jedno pytanie. No a drugie, no to na które odpowiadał pan Łukasz Gaj, czy ma pan jakiegoś ulubionego barytona wśród tych wielkich sław albo przeszłości, albo współczesnych? Z tymi mistrzami to bywało różnie, ale starałem się czerpać zawsze od wszystkich to, co najlepsze, tak mnie się wydawało, od kolegów na scenie tak samo. A pan Andrzej Dober tutaj, który śpiewał, też występował kiedyś w naszym teatrze, też się wiele od niego nauczyłem. Natomiast głosem, idolem moim barytonowym jest też Luciano Pavarotti. Także tutaj się nic nie zmienia. Jako baryton też wyrosłem na Pavarottim. Natomiast jest baryton, który jest, uważam, tak jak Pavarotti tenorem, tak jest to Neo Luci, który zawsze... Jest dobrze po 70 tak, i ciągle śpiewa. Ten. I jeszcze kilka lat temu śpiewał Cyrulika Sewlickiego, także naprawdę wielki szacunek. A chciałbym to opowiedzieć Państwu krótką historię o Pavarottim i o koledze tutaj Łukaszu, który kiedyś przyjechał zmęczony na próbę bardzo cyganerii
I w Cyganerii jest scena, kiedy wszyscy ci chłopcy siedzą tak naokoło stolika, biegają, tam palą w kominku, rzucają, żartują i Łukasz przyjeżdża i mówi: jestem dzisiaj zmęczony, ja będę dzisiaj śpiewał jak Pavarotti. A my wszyscy: super! Mówię: ale to znaczy co? To znaczy będę siedział w środku, a wy będziecie biegać naokoło i nikt tego nie zauważy. I dopiero wówczas otworzyłem nagranie z Pavarotti po tej próbie i zauważyłem, że Pavarotti w Cyganerii siedzi i tak jest wszystko wyreżyserowane, no bo wiadomo, że jak Pavarotti, wszyscy wiemy, jak wyglądał, nie za bardzo mu do biegania, więc Łukasz tak jedną próbę z Cyganerii zaśpiewał jak Pavarotti. A nie wiem, miał pan jakieś kursy mistrzowskie, powiedzmy u Ryszarda Karczykowskiego, nie, Karczykowski to tenor, ale w Polsce jakiegoś baryt, ale może u tenora, no tenor też może kształcić barytony. Zresztą Teresa Żylizgara też kształciła w tych swoich mistrzowskich klasach różne głosy, nie tylko soprany, bo technika jest taka sama, prawda? Spotkał pan kogoś na swojej drodze kształcenia, kto najbardziej zaważył na pana śpiewie? Nie wyróżniłbym najbardziej, naprawdę. To jest, to myślę, że to się, każdy ma inną drogę. To stopniowo, z kursu na kurs, to się rozwijało i jakoś tam... Dobrze, no to chyba wyczerpaliśmy ten temat, wszystkie tematy dotyczące kariery, ale pozostało jeszcze pytanie na koniec. Powrócimy do dzisiejszego wieczornego koncertu. To już do pana pytanie jako dyrygenta, no i w pewnej mierze pewnie do dyrektora festiwalu, pana profesora Przonki, na temat klucza, według którego został ustawiony program dzisiejszego koncertu. I może pan trochę o tym programie zechce nam opowiedzieć. Drodzy państwo, no cóż może być w programie operatkowym? Kiedy spotkaliśmy się wiele lat temu z panem Bogusławem Kanczyńskim, kształtując programy wieczorów operatkowych w Krynicy, a było ich ponad 20. Częstokroć przed koncertem z 2-3 miesiące, kiedy szliśmy na urlop, bo to taki właśnie czas letni, dzwoniłem do pana Bogusława, mówię: co tam będziemy w tym roku grać? I powiedział: panie Sławku, no standard musimy zagrać, ten klucz operatkowy, który ludzie kochają, to już kiedyś zostało w pewnym filmie powiedziane, musimy zagrać, a jeśli mamy do dyspozycji kilka nowych rzeczy, jak najbardziej je wprowadzajmy. I rzeczywiście coś jest na rzeczy. Razem z koleżeństwem wielokrotnie kształtowaliśmy takie koncerty, starając się szukać rzeczy nowych. Łukasz z Eweliną, którzy ze mną często występują, też na moją wyraźną prośbę musieli się nauczyć kilku duetów, chcąc nie chcąc, macie je teraz w repertuarze. Nic złego się nie stało, ale faktem jest, że to państwo decydujecie o programach, o układzie programów operetkowych i chcecie słuchać tego, co rzeczywiście jest znane, jest lubiane. Nic na to nie poradzimy. Czas, który przesiał twórczość wszystkich kompozytorów, nie tylko operetkowych, pozostawił nam te dzieła, które leżą głęboko w sercach i umysłach słuchaczy i w dalszym ciągu nie wiadomo dlaczego, czy to po 50 latach, jak w twórczości Kalmana, Lehara, czy po ponad 100, jeśli idzie o twórczość Straussa, te dzieła są w dalszym ciągu świeże i tych rzeczy chcecie się słuchać państwo. Stąd też dzisiaj będą takie właśnie przeboje. Zaczniemy uwerturą Noc w Wenecji Johanna Straussa, a później rewia przebojów. Kalman, Lehar, jeszcze raz Strauss, chyba jeszcze Celer. To wszystko dzisiaj będzie w programie jak najbardziej. Bronisław Kaper, muszą być przeboje Jana Kiepury. Trudno, żeby było inaczej, kiedy nasz patron z góry patrzy na nas, jak nam tutaj idzie na festiwalu. Stąd też standardowe rzeczy, te, które kochacie, a tylko od reakcji publiczności będzie zależało, jak my je zagramy. Bo że z sercem to wiadomo, ale czy jeszcze z czadem, to się dopiero wieczorem okaże. Sądzę, że inaczej nie potrafimy, inaczej nie da rady. Dziękuję. No to teraz zgodnie z zapowiedzią oddajemy głos państwu. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to powtarzam, proszę o podejście. Tutaj dostanie do ręki mikrofon i tu nawet mamy chyba jeden dodatkowy. Aha, bo tu był jeszcze. Dobrze. Bardzo proszę. Paweł Trawiński, dzień dobry. Chciałbym zwrócić się do pana Sławomira Chrzanowskiego. Kim dla mnie, przeciętnego odbiorcy wydarzeń kulturalnych, jest dyrygent? Dyrygent to po prostu elegancko ubrany pan, który wychodzi przed orkiestrę, pięknie się kłania, no i dalej rządzi orkiestrą. W pana przypadku jest zupełnie inaczej, ponieważ pan nas bawi, opowiada dykteryjki, anegdoty,
i wieczór pod pana kierunkiem jest zawsze miły i przyjemny. I tak na pewno będzie też dzisiaj. Tak jak dotychczas, wybierając się na koncert, głównie zwracałem uwagę, jacy będą soliści, tak? Tak teraz muszę powiedzieć, że chodzi się na Sławomira Chrzanowskiego. Niezmiernie jest mi miło, ale natomiast rozczaruję pana w tej kwestii. Dzisiaj, jeśli jest pan zainteresowany pracą dyrygenta, będzie pan podziwiał moją pracę tylko z tyłu i tylko rękami, tak, tymi dwoma. Dlatego, że dzisiaj ja nie mam nic wspólnego z prowadzeniem koncertu, będę zajmował się tylko kształtowaniem muzyki, z czego niezmiernie się cieszę. Ale za te piękne słowa bardzo panu uprzejmie dziękuję. No też nie wiem, czy ma pan świadomość, ale pan jest w czepku urodzony, ponieważ pan jest w sztafecie pokoleniowych tych największych, którzy mają trwałe miejsce w panteonie naszej kultury. Bo pan był uczniem Karola Stryi. Karol Stryja był uczniem Grzegorza Fitelberga, a Grzegorz Fitelberg współpracował z Karolem Szymanowskim, z Ludomirem Różyckim. Więc czy pan ma taką odpowiedzialność wychowania kolejnego talentu? Zdecydowanie ma pan absolutną rację. Profesor już nieżyjący Karol Stryja podczas naszych lekcji, kiedy nie zajmowaliśmy się już stricte utworami, do których się przygotowywaliśmy, tylko mówiliśmy o rzeczach ogólnomuzycznych, wspominał o tej spuściźnie, z której niezmiernie jestem dumny, no bo trudno, żeby było inaczej. Karol Szymanowski, Grzegorz Fitelberg, potem Karol Stryja, który mnie wykształcił na dyrygenta i który powiedział bardzo znaczące słowa w momencie, kiedy rozstawaliśmy się po koncercie dyplomowym. Tyle, ile mogłem, to cię nauczyłem, teraz musisz swoją drogę kształtować sam. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy. Nigdy nie dyryguj lepiej niż potrafisz, bo zadyrygujesz gorzej niż umiesz. Fantastyczne słowa, które poniekąd później miałem szczęście w zupełnie przypadkowych sytuacjach, o których wiecie, że się tam zdarzają takie fantastyczne historie. Chyba rok 84, kiedy to w Katowicach występowała Izraelska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją mojego tym razem idola, bo pan redaktor nie zapytał, czy ja też mam swojego idola. Zubina Mejty pewnie. Zubina Mejty, tak. Znam go. Drodzy państwo, to o czym mówimy, kiedy widzimy te wielkie postacie na ekranach telewizorów, czy też w programach koncertowych, zachwycamy się ich twórczością. Sytuacja bywa niezwykła, kiedy się widzi kogoś en face, dwa metry od siebie, bo oto jako wtedy młody człowiek byłem również nauczycielem muzyki w Liceum Muzycznym imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. I moja klasa, której byłem wychowawcą, proszę się nie śmiać, bardzo chciała na ten koncert się dostać. Sala Filharmonii Śląskiej nigdy nie była duża, to była sala 450 miejsc. Jak się państwo domyślacie, z różnych przyczyn, kiedy przyjeżdża orkiestra izraelska, to są bardzo wzmożone czynniki bezpieczeństwa. Tak też było. I ja miałem zaproszenie na ten koncert, natomiast dwie moje uczennice, niezwykle aktywne muzycznie, no nie mogły tej wejściówki zdobyć. Ja mówię, słuchajcie, przyjdźcie wieczorem, kiedy będzie rozpoczynał się koncert, cuda się zdarzają, ktoś bilet oddaje, czasami można się rzeczywiście znaleźć w takiej sytuacji. I stoimy przed wejściem do Filharmonii Śląskiej, podjeżdża limuzyna, wysiada Zubin Mejta, przedstawiamy się, dzień dobry, on tak po prostu podchodzi jak każdy normalny człowiek. Kim jesteście? No ja jestem nauczycielem, a to są moje dwie uczennice. Będziecie dzisiaj? No właśnie ja tak, a one nie, bo nie mają biletów. Odwrócił się do swojego asystenta, mówi, dwie wejściówki potrzebuję. Dał tym dziewczynom, zdjęcie zrobiliśmy razem, wszedł do środka. Czyż to nie jest sytuacja niezwykła? Coś pięknego. Z takiej sytuacji nasze życie się zdarza i od tego momentu, kiedy go poznałem osobiście, wiedziałem, no to jest człowiek, który, na którego będę patrzył, ucząc się dyrygowania. Dziękuję. Prosimy o ewentualne następne pytania. Proszę bardzo. A, pan dyrektor Tadeusz Wrzonka. Tym razem jestem incognito. Mam pytanie do pana Łukasza. Proszę pana, dzisiejszego wieczoru, z tego co wiem, będzie pan śpiewał utwory Jana Kiepury. Proszę mi powiedzieć, czy nie czuje pan pewnego rodzaju obciążenia i odpowiedzialności? Czy chciałby pan dzisiejszego wieczoru być jak gdyby no, duplikatem Jana Kiepury? Czyli ściągać od niego interpretacje i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie pan chciał pokazać swoją osobowość i pokazać nam jak nowe spojrzenie zrozumienia tych utworów?
Myślę, że rzeczywiście takie poczucie odpowiedzialności towarzyszyło mi gdzieś na początku mojej przygody z festiwalem imienia Jana Kiepury. Każdy tenor ma w swoim repertuarze jego wielkie przeboje, Niną, Signorine, Brunetki, Manuele, można je wymieniać w nieskończoność. I rzeczywiście na początku taka chęć zmierzenia się z legendą Jana Kiepury gdzieś tam z tyłu głowy rzeczywiście się tli. Natomiast analizując karierę Jana Kiepury, on był wielkim indywidualistą, nie tylko w życiu prywatnym, ale również artystycznym. I właśnie to przesłanie indywidualności każdego z nas, myślę, że powinniśmy od niego czerpać i zrozumiałem, że kopiowanie Jana Kiepury nie ma żadnego sensu, bo on nikogo nie kopiował. On był sobą, on odcisnął piętno na kulturze polskiej, kulturze światowej i miał swój niepowtarzalny styl. I myślę, że tego trzeba się od niego uczyć, żeby każdy z nas, kto wykonuje jego utwory, również w tych utworach odnalazł samego siebie i swój niepowtarzalny styl. I tylko wtedy tak naprawdę publiczność i my sami możemy być zadowoleni i możemy być twórczy w tym, wykonując te utwory. I myślę, że właśnie po tych latach wykonywania tych utworów dochodzimy do tego, że nasza indywidualność, którą zawieramy w wykonaniach, jest czymś, co daje dodatkową wartość tym utworom. Tak. Dziękuję. Nie spodziewałem się tak pięknej odpowiedzi. A znaczy spodziewałem się, dlatego też zadałem to pytanie. Ja znam pana z wielu produkcji operowych, koncertowych i muszę powiedzieć, że jestem pełen, że tak powiem, podziwu dla pana, bo pan jest takim śpiewakiem, proszę państwa, bardzo uniwersalnym. Doskonale śpiewa mocniejsze partie, liryczniejsze partie, jak i koncerty operetkowe czy partie operetkowe. Ale zapraszając pana Łukasza Gaja czy wszystkich artystów na dzisiejszy i praktycznie każdy koncert, biorę pod uwagę nie tylko ich umiejętności, ale także ich osobowość, kulturę, przyjazność, stosunek do kolegów, do koncertów, do publiczności i Kiepury. I muszę powiedzieć, że pan Łukasz Gaj jest wzorem kultury, obycia. Jest po prostu niebywale kulturalnym człowiekiem i to ma przełożenie na jego interpretacje wokalne, która nie jest zawsze wysublimowana, spokojna, ale też pewna ognia męskiego. Także bardzo serdecznie panu dziękuję i mniemam, że dzisiejszego wieczoru będziemy mogli to wszystko usłyszeć. Ja oczywiście znam karierę wszystkich państwa i muszę państwu powiedzieć, że ci skromni artyści powiedzieli jedną setną tego wszystkiego, co mogliby powiedzieć, bo przecież ich życie nie tylko obfituje w takie kurtuazyjne, encyklopedyczne informacje, ale mają wiele historyjek zakulisowych, którymi nie chcieli się dzisiaj z nami podzielić. Ale mnie również mam, z panem Bogusławem Kaczyńskim. Również z panem Bogusławem Kaczyńskim. Ja też tutaj występowałem jako artysta i też mogę powiedzieć dużo różnych historyjek, tak w teatrze muzycznym w Warszawie, jak i na festiwalu, ale to może nieoficjalnie. W każdym bądź razie, szanowni państwo, wydaje mi się, że widzę bardzo duże skupienie na waszych twarzach, co mnie bardzo cieszy. Ten spokój to jest po prostu przygotowanie do tego ognia, które dzisiejszego wieczoru państwo będziecie mieli, bo rzeczywiście program obfituje w same szlagiery. Zresztą kochamy te szlagiery, przychodzimy na te szlagiery, chcemy je słyszeć, chcemy się bawić i chcemy, żeby nasze serce biło w rytmie tych wszystkich szlachetnych, pewnych witalności dzieł. Także bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jacek dzisiaj nam się pokaże troszkę innej strony. Zawsze wychodzi elegancko ubrany, muszka, mówi ciepłym głosem o wszystkich tych programach, artystach, ale dzisiejszego wieczoru będziemy mogli go usłyszeć jako osobę śpiewającą w wielu też znanych szlagierach, tak operetkowych, jak i musicalowych. Sądzę, że też będziemy mogli nieco inaczej popatrzeć na pana Jacka. Rzeczywiście pana Jacka znam od wielu, wielu lat. Przez wiele lat nie mieliśmy kontaktu, ale muszę panu powiedzieć i zdradzić tajemnicę, bo to chyba jakiegoś małego komentarza z mojej strony wymaga. Dwa lata temu, 14 czy 15 lutego, byłem na koncercie walentynkowym.
I ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że świetny baryton prowadzi program. Ja mówię tak, zobaczymy, co to będzie. No jest się wygodnie zasiadłem, no i wyskakuje pełen temperamentu artysta i mówię jak matko. Tak sobie pomyślałem, gdyby to nie on, to ten koncert byłby nudny. Więc stwierdziłem, że takiego ognia potrzeba w Krynicy. Dziękuję bardzo Państwu. Chciałem powiedzieć, że dyrektor mnie tutaj powstrzymuje co wieczór, żeby tak z tym ogniem, żebym ostrożnie, dlatego obiecuję, że jeżeli będę za rok, to już nie będę tak słuchał dyrektora i wyskoczę właśnie tak jak Filip z Konopi. A chciałem powiedzieć, że dzisiaj też będę elegancko ubrany, panie dyrektorze. Że nie tylko na prowadzenie, ale dzisiaj też zapewniam Państwa, że będę elegancko ubrany. Koszula jest bardzo ładna, panie Jacku. Proszę Państwa, no wszyscy jesteśmy elegancko, wszyscy się cieszymy bytnością ze sztuką, z Janem Kiepurą. To, że jesteśmy razem, bo muszę powiedzieć, że krynicka publiczność to pewnego rodzaju społeczność wymagająca, cierpliwa, wyrozumiała, ale wyedukowana przez te lata. Ja kiedy przyjechałem pierwszy raz, trochę innym charakterze niż zazwyczaj, spotykałem ludzi, którzy tutaj byli 30 razy, 25 razy. I muszę powiedzieć, byłem bardzo zawstydzony tym faktem, bo ja tyle razy nie byłem. Więc mam wielki szacunek, po pierwsze dla artystów, którzy występują i dla publiczności stałej, kochanej, pielęgnującą ten festiwal jak swój taki najbardziej wrażliwy ogród z najpiękniejszymi kwiatami, gdzie przychodzimy odpocząć, żeby ciało odpoczęło, dusza odpoczęła i żebyśmy się mogli w gronie najbliższych spotkać, bo taką publicznością jest osoby zasiadające po tej stronie sceny, jak i na scenie. To są ludzie, którzy się przyjaźnią, pomagają sobie, polecają się. Także ja wszystkim Państwu za to dziękuję. Kochana publiczności krynicka. A także artystom. Mniemam, że ten klimat ogólnej przyjaźni przeniesiecie Państwo do swoich domów, do swoich rodzin, opowiadając, co się tu działo. Może są jakieś afery, o których ja nie wiem. Niech się dzieją, będzie ciekawy. To taki pieprz do sałatki. Więc proszę Państwa, ja trzymam kciuki za dzisiejszy koncert. Jestem pełen, jestem pewny, że on będzie fantastyczny, a Piotr Nędzyński fantastycznie przekazuje Państwu wszystkie informacje i cieszę się, że bardzo pięknie, tak mówią artyści o sobie, jak pan Piotr mówi w sposób taki historiograficzny, umiejscawiając tych wszystkich artystów jak gdyby w roli, jaką pełnili w historii dziedziny, w której pracowali. Ja już trochę tak, przepraszam, chyba się zagalopowałem. Dziękuję Państwu, dziękuję, może ktoś ma jeszcze pytania. Chyba nie, a zresztą najlepszą puentą tego spotkania to jest właśnie wypowiedź pana dyrektora, profesora Tadeusza Przonki. Także bardzo dziękujemy za miłe słowa i dziękujemy za festiwal. My wszyscy i zapraszamy na wieczór.